Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Witaj. Mam dla Ciebie dzisiaj film, w którym w przeciągu 2 minut uspokoimy Twój układ nerwowy, wniesiemy większą jasność umysłu i ułatwimy sobie podejmowanie trudnych decyzji. Podzielę się dzisiaj z Wami moją ukochaną praktyką oddechową, która nazywa się 5-2-7. W moim osobistym życiu ta praktyka naprawdę pozwala mi uspokoić mój umysł w momencie, kiedy dużo się dzieje, kiedy próbuję medytować i mi to nie wychodzi, chociaż prawda jest taka, że nie jestem najlepszym medytatorem. I kiedy szukałam większej ilości informacji na temat tego oddechu, znalazłam fascynujące badania naukowe, które zostały wykonane we Francji na uniwersytecie, które udowadniają, że 2 minuty tego oddechu sprawiają, że jesteśmy w stanie podejmować lepsze decyzje. W opisie tego filmu wkleiłam moje własne tłumaczenia do tych badań. Jeśli Cię interesuje podejście naukowe, to jak najbardziej zapraszam. Ta praktyka zajmie Ci tylko 2 minuty, nie musisz się jakoś szczególnie do niej przygotowywać i warto wykonać ją w sytuacji, kiedy wiesz, że niedługo przydarzy Ci się stresująca sytuacja, bądź będziesz musiał podjąć jakąś na przykład ważną decyzję, tak jak wspomniałam, lub jakakolwiek inna sytuacja, w której potrzebujesz uspokojenia się i jasnego umysłu. Nie jest ona bardzo skomplikowana. O co chodzi w 5-2-7? Chodzi o to, że kiedy oddychamy i w miarę możliwości nasz oddech wykonujemy cały przez nos. Jeśli jesteś w stanie oddychać przez nos, zachęcam Cię do tego, żeby robić to tylko przez nos. Czyli będziemy sobie liczyć na naszym oddechu. Wykonując wdech, będziemy liczyć 5, 4, 3, 2, 1. Trzymamy 2, 1 i wydech 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I tak będziemy kontynuować przez 2 minuty. Będę Cię prowadzić dzisiaj w tym oddechu. Jeśli poczujesz, że to ćwiczenie jest dla Ciebie za trudne, tak, czyli wdech i wydech jest po prostu za długi, to najprawdopodobniej warto będzie poćwiczyć najpierw inne, krótsze praktyki oddechowe, żeby zbudować tą wydolność płuc. Ale i tak zapraszam do spróbowania. Ja będę Cię prowadzić w tym oddechu, będę dla Ciebie liczyć. Jeśli czujesz się bezpiecznie i komfortowo, zamknij oczy, w taki sposób zyskasz lepsze efekty, ale oczywiście możesz pozostać zrelaksowanym wzrokiem. Upewnij się, że w jakikolwiek sposób siedzisz, Twój kręgosłup jest prosty, Twoja broda jest uniesiona do góry, tak, nie jest pochylona do przodu. Jeśli czujesz się z tym ok, zamknij oczy i zaczynamy. Wdech 5, 4, 3, 2, 1, trzymaj, 2, 1, wydech, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wdech, 5, 4, 3, 2, 1, trzymaj, 2, 1, wydech, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wdech, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, wydech, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo dobrze.
rozluźnij swój oddech. Możesz jeszcze przez moment trzymać zamknięte oczy. Przeskanuj swoje ciało, umysł. Zobacz, jak się czujesz. Ten oddech jest w stanie pomóc Ci podnieść Twoją wydajność. Pomaga Ci zyskać większą jasność umysłu i również może wspierać Cię w długotrwałych korzyściach. Świadome kontrolowanie oddechu poprzez liczenie wspomaga łatwiejsze dotlenianie Twojego mózgu, co sprawia, że Twój mózg jest w stanie uwolnić więcej endorfin oraz poprawia Twoje funkcje poznawcze. Ten oddech uspokaja Twój układ nerwowy, zwiększa Twoją czujność i wzmacnia Twój układ odpornościowy. Generalnie jest to taka medytacja dla osób, które nie umieją medytować. Jak najbardziej możesz wykonywać ten oddech przez dłużej niż 2 minuty, ale badania pokazały, że tylko 2 minuty takiej praktyki wystarczą. Mam nadzieję, że będziesz w stanie dać sobie częściej takie 2 minuty dla siebie, dla swojego zdrowia emocjonalnego i fizycznego. Jeśli ten oddech Cię uspokoił i miał na Ciebie pozytywny wpływ, daj łapkę w górę. Ja jak zwykle dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Pokój, kochani.